Już nasyciliśmy się sobą, jak tylko można się nasycić. Ile się dało, szliśmy obok, jakby na swoją miarę szyci. Nic nam się złego nie zdarzało, nie było wojen czy ucieczek. Trochę padało, trochę wiało, w obrus się wtapiał wosk ze świeczek. Aż raz nas zbudził ranek chłodny, jak to się zdarza przy jesieni. I zamiast być wciąż siebie głodni, byliśmy sobą przesyceni. Więc teraz zamiast z sobą walczyć, jak każą zwyczaj i dojrzałość, powiedzmy sobie, że już starczy, że co się stało, to się stało. Trzeba kląć, nie trzeba płakać, igłami kłuć szmacianych lalek. Pytać, kto odda wszystkie lata, błagać barmana, by lał dalej. Wystarczy tylko na spokojnie podzielić książki naczynia. Jesteśmy w domu, nie na wojnie. Nikt nam przy głowach luf nie trzyma. Wystarczy tylko zejść po schodach pół piętra, kilkanaście stopni. Trzciom raz ostatni rękę po. Latarnią skinąć na odchodnym. A potem coraz rzadziej dzwonić i coraz częściej nie odbierać. Zapomnieć kształt i miękkość dłoni, przez które ogień płynął nieraz. To tylko koniec mdły i niemy. Co będzie z krwią nam w żyłach tętnił, aż z przesyconych się staniemy. Sobie najczyściej obojętni.